Dzisiaj podczas czwartkowej sesji z punktu widzenia analizy technicznej ciekawie prezentuje się wykres cen akcji spółki Lubawa. Na chwilę obecną ceny akcji zyskują ponad 11%, głównie za sprawą pozytywnych informacji, które wypłynęły wczoraj ze spółki, mianowicie jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 17 milionów, co jest pozytywnym zaskoczeniem dla rynku. Cofając się do ostatniego opracowania pod tytułem 100 sekund dla akcji Lubawa, czyli pod koniec grudnia, ostatni raz miała miejsce analiza, wówczas bykom udało się wykorzystać podwójne dno, wyłamać nim trendu spadkowego i skierować się na północ w kierunku strefy oporu 2,80. Pierwsze podejście w połowie stycznia było nieudolne, kolejne, które było w trzeciej dekadzie stycznia, także się nie udało bykom pokonać strefy 2,80, ważnej strefy oporu, a widać na chwilę obecną, że dzisiaj kontra ta się ma prawo powieść. 2,80, 2,90 tak naprawdę, bo tutaj znajdują się ważne poziomy oporu wyznaczone przez średnioterminowe minima. Jeżeli 38,2% zostanie wybita, wygląda na to, że tak się właśnie dzieje, wówczas byki będą mogły zastanowić się nad wykorzystaniem na przykład prostokąta, w którym przebywały przez wiele miesięcy w 2022 roku. Ten prostokąt dał się odczuć także i w marcu zeszłego roku, czy chociażby w okresie luty i tak w lipcu, przepraszam, a następnie dał się ten prostokąt, dokładnie jego podstawa, odczuć w grudniu zeszłego roku. Dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby z punktu widzenia geometrii wyznaczyć magnes dla byków w postaci strefy 4, 24, 30 i tutaj okazuje się, że tego typu prostokąt pokrywa się z ważnym poziomem oporu, czyli ze szczytami 2023 roku. Gdzie szukać poziomu obrony dla takiego układu? Wygląda na to, że po wyłamaniu oporu podstawa bieżącego impulsu, czyli 2,57, ma prawo okazać się poziomem wsparcia i do tej wysokości sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna, chociaż tutaj pojawia się dosyć duże ryzyko dystrybucji, jeżeli tego typu świeca utrzymałaby się do końca sesji.